Witam wszystkich z tej strony Tula, a my jesteśmy w grze The Sims 4 razem z Majką i rodzinką, oczywiście. I słuchajcie, zaszły kolejne zmiany tutaj u mnie. Zabieram się powoli już za domek Majki i Marcela i zmieniłam już im sypialnię. Tak samo samą Majkę, jak już tutaj możecie zauważyć, to są właśnie włosy, o których ja mówiłam. Ja myślę, że wygląda całkiem fajnie, choć nie jestem przekonana, czy do końca te włosy pasują tutaj do Simsów 4, ale no, zmieniłam je, żebyście zobaczyli w ogóle, jak to wygląda. Ale na sam początek zacznę może od takich troszkę mniej przyjemnych rzeczy. Właściwie nie zamierzałam tego poruszać, ale no, po prostu już ostatnio nie mam siły na to wszystko i nie daję rady. A chodzi o to, że ja owszem, udostępniłam wam mój nick na Originie, żebyście mogli sobie pobierać, czy rodzinkę, czy przedmioty. Tak samo u nich na Steamie. I co? Ja staram się odpisywać na wszystkie wasze komentarze. Tak jak mówię, czasami gdzieś coś po prostu przeoczę, albo te komentarze, co jest bez tej opcji odpowiedź, ale naprawdę staram się odpisywać wam wszystkim, gdzie, jak mówię, no niewielu youtuberów to robi i dobrze o tym wiecie. Ale po prostu no, szanuję was, tak, bo oglądacie moje filmy, co mnie bardzo cieszy i chcę wam się pisać te komentarze, dlatego ja mówię, szanując was, staram się wam odpisywać. I teraz wielka prośba do was, byście i wy uszanowali mnie, a szczególnie mój czas, bo tak jak mówię, podałam wam te moje namiary. I teraz to wygląda tak, że ja wchodzę na Origina, czy na Steam, obojętnie, ledwo tylko wejdę, po prostu od razu do mnie piszecie, słuchajcie, i ja mam od razu milion okienek, no milion wiadomo przesadzam, ale 5-10 i wszyscy zaraz do mnie piszą i różnie, słuchajcie, bo nieraz to jest cześć, co tam, jak tam, co porabiasz, ale nudy, tego typu rzeczy, gdzie no kurczę, no ja naprawdę nie mam czasu na to, albo nie wiem, pytacie o jakieś rzeczy, które tak naprawdę sami możecie sobie znaleźć, czy na Google, czy na YouTubie, ale no przecież po co, bo komu się chce, lepiej mnie się o to pytać i mówię, no piszecie i jeszcze odpisz, albo coś, no słuchajcie, ja nie jestem waszą koleżanką. Ja wiem, że to nie jest zbyt miłe, ale no taka jest prawda. Nie jestem waszą koleżanką i nią nigdy nie będę. I to nie będzie tak, że wy do mnie piszecie o jakichś tam pierdółkach, a ja sobie będę z wami pisać, tak? Bo wam się na przykład nudzi. Ja, słuchajcie, nie znam słowa nuda. I te osoby, które nie obejrzały mojego Q&A, ja bardzo serdecznie was zapraszam, byście go obejrzeli. Tam możecie się dowiedzieć o mnie sporo rzeczy. A przede wszystkim to, jak wygląda mój dzień tak naprawdę i ile ja mam czasu, słuchajcie. Więc jeśli ja wchodzę, czy na Origina, czy na Steam, to wchodzę albo po to, żeby coś ogarnąć między odcinkami, a to też zabiera dużo czasu, albo po to, żeby nagrać odcinek. Ja nie wchodzę od tak, żeby sobie pograć dla przyjemności, bo tak jak mówię, ja nie mam na to czasu. Ja już mówiłam, ja mam małe dziecko, gdzie mówię, on chodzi wieczorem spać. Jeżeli gdzieś w ciągu dnia wejdę, bo na przykład, nie wiem, sam u dziadków albo gdzieś na spacerze, to właśnie po to, żeby coś ogarnąć, czy żeby nagrać, czy nie wiem, zajrzę, żeby wam właśnie odpisać na komentarze. Także naprawdę, proszę was, no, ja wiem, że to nie jest miłe, tak? Ale no, dla mnie to też nie jest miłe, słuchajcie, bo jak ja, ale piszę, na przykład nie mam czasu, albo będę nagrywać, albo coś, to nie, wy i tak piszecie dalej. Także no, naprawdę proszę was, owszem, możecie napisać, jeżeli będę miała czas, to ja odpiszę, tak? Ale jeżeli ja wam piszę, że nie mam tego czasu, tak? I będę coś robić, no to naprawdę, no jeszcze macie do mnie o to pretensje, że ja nie chcę z wami rozmawiać. Powiedzcie mi, który youtuber po prostu tak sobie wchodzi i rozmawia ze swoimi widzami. Ja myślę, że takich nie ma, albo jest bardzo niewielu. I ja naprawdę staram się być miła. Staram się czasami z wami porozmawiać. Ale tak jak mówię, ja nie mam tyle czasu. A już szczególnie mówię takie osoby, no co tam, jak tam, no co porabiasz, nudy, nie,
Ja lubię sobie popisać, może popiszemy. No kurczę, naprawdę nie jestem waszą koleżanką i nią nie będę. I proszę was, ja was szanuję, także wy uszanujcie mnie i mój czas przede wszystkim. No, myślę, że to na tyle. Mam nadzieję, że trafię w końcu do was, bo mówię, no, ale gdziekolwiek ja się nie pojawię, to od razu do mnie piszecie, ale to po prostu jest momentalnie, słuchajcie. Ja rozumiem, że chcecie ze mną porozmawiać i tak dalej, ale jeżeli mówię, że nie mam czasu, no to ja naprawdę nie mam czasu, tak? Ja nie robię tego złośliwie. Ja tak jak mówię, mam bardzo niewiele czasu na takie rzeczy. Ale dobra, bo już rozgadałam się bardzo długo o tym wszystkim, ale no tak jak mówię, mam nadzieję, że weźmiecie to sobie do siebie. I to jest moja prośba do was, tak? Także nie obrażajcie się o to i nie miejcie mi tego za złe, ale no takie są realia, niestety. Ale dobrze. Wracamy już do naszych Simsów, bo już po prostu gadam 5 minut. Tak. Może zaczniemy właśnie od Majki, słuchajcie. Także zaraz wam pokażę. Proszę bardzo. Przede wszystkim właśnie możecie zauważyć jej nowe włosy. No ona akurat jest teraz tak beznadziejnie przy tym malowaniu. Wiecie co? Zrobimy inaczej. Chodź tutaj. Zostaw to malowanie na chwilkę. O. Aha, to mamy za książkę. Myślałam, że Marcel wrócił z pracy. I już możecie zobaczyć ten przepiękny strój, który jest po prostu genialny według mnie. Dobra, stój, Majka. O, może tak będzie lepiej. To wam pokażę. Proszę bardzo. No ona teraz tą minę taką zrobiła, że naprawdę. Ale mówię, włosy są naprawdę fajne, tak? Bardzo mi się podobają. Tylko no mówię, no tutaj w tej grze są troszeczkę inny typ jakby, tak? Ale ciuchy, zobaczcie, taka fajna koszula, spodnie, tak jak się właściwie teraz nosi. Super po prostu, strasznie mi się to podoba. Jeszcze ma taką jedną sukienkę z takimi dziurami, jak się przebierze, to pewnie zobaczycie. I możecie mi napisać, co myślicie o tym, czy zostawić jej te włosy, czy dodawać jej takie rzeczy, czy nie. Bo tak jak mówiłam, ostatnio zaczęłam sobie pobierać te rzeczy robione przez graczy i powiem wam, że naprawdę super są rzeczy niektóre. I ciuchy tak samo. Także myślę, że warto. Także tyle z Majką i przejdziemy właśnie do sypialni, którą już tutaj zaczęłam im zmieniać, proszę. Także już możecie zauważyć, ja może wiecie co, podniosę ściany właśnie, żebyście mogli zobaczyć jak to wygląda. Także zmieniłam sypialnię, mają nowe łóżko, to właśnie sobie pobrałam. Takie obrazy tutaj jest kilka rodzajów, słuchajcie, ja wybrałam ten z żabą, ale są różne, jakieś truskawki, wiśnie, jakieś w ogóle krajobrazy i tak dalej, są naprawdę świetne. Tak, tutaj jest jeszcze ta taka pufka, co ma Meliska. Czekajcie, przejdziemy tutaj. Tutaj jest taka komoda. No tak tu światło trochę pada. Średnio, ale no tak to wygląda. O Jezu, nie cierpię tego z tymi podniesionymi ścianami. Tutaj jest też właśnie komoda. Tu takie ładne kwiatuszki. To słuchajcie, też pobrałam, tylko powiększyłam. Ja tu masę rzeczy powiększam, żeby fajnie wyglądało. Tak samo te obrazy. Także wiecie co, ja już to może obrócę. Tak mi będzie zdecydowanie łatwiej. Aha, no jeszcze tutaj tylko na tej ścianie był tutaj obraz. Nie obraz, tylko zegar, przepraszam. No i tapetę im zmieniłam. Także troszeczkę im odświeżyłam tą sypialnię. Także no jak na razie niestety zrobiłam tylko sypialnię, bo na więcej czasu mi nie starczyło. Tutaj jeszcze to będę zmieniać. Na razie tylko zrobiłam takie, wiecie, ala meble. Ale chciałabym jeszcze tutaj jakieś na górze półki, tylko że no jeszcze nie znalazłam tego, no nie miałam aż tyle czasu, żeby to wszystko tam poprzeglądać. Ale tak na razie ta sypialnia wygląda. Mam nadzieję, że wam się podoba. Mnie się bardzo podoba. No i mówię, Meliska ma już zmieniony pokój. Tu jest ta łazienka. Wezmę się jeszcze oczywiście za to biuro, no i później już przejdziemy tutaj na dół, tak? Także wszystko po kolei, no bo tak jak mówię, nie mam aż tyle czasu na to wszystko. I od razu mówię, że ja tego domku z tymi rzeczami nie będę wam udostępniać, bo po prostu wy tego nie pobierzecie, tego nie będziecie mieć. Musielibyście pobrać te identyczne dodatki, które mam ja. Ja, tak jak mówię, podam wam tak ostatnią stronkę, z której pobieram te rzeczy. I mówię, no chyba, że odnajdziecie te same rzeczy i wtedy, ale no będą problemy, później znowu będziecie do mnie pisać, że tego nie możecie znaleźć, że tego nie ma, że nie możecie pobrać, ale nie będziecie mogli właśnie przez to, że to są takie dodatkowe rzeczy, które wy też musielibyście po prostu mieć. Tak samo jak z Majką, czy z włosami, czy z tymi ciuchami. To jest właśnie to samo. Także
To jak na razie jest udostępniona rodzina i domek, także tak to zostanie. Dobra, opraw płótno i sprzedaj. I zobaczymy, czy możesz coś nowego. Scenarystyczny, abstrakcyjny? Nie, nie ma nic nowego. A czekaj, a co tu było w ogóle napisane w tym? Może teraz masz obrazy w stylu pop art, wymagające wysokich umiejętności. Obrazy surrealistyczne, wymagające średnich. A ten pop art? Czekajcie, czekajcie. Wyrzuć obraz. Wyrzuć obraz. Bo ja chcę zobaczyć, bo nie widziałam tego pop art. Zobaczmy. Realistyczny. Pop art. Tu jest. A to już chyba miała wcześniej. No ale dobra. Nie, ona sobie to namaluje. Tak, Marcel z pracy niestety awansu nie dostanie. Dlatego, że. A no teraz wam mi pokażę, to jak wróci. Wszystko ma już zrobione właśnie poza tymi interakcjami codziennymi, co są, nie? Że te podłe interakcje, czy to złośliwe były, już teraz nie pamiętam. Tutaj tak Miłosz śpi. A Mikołaj coś tam sobie gra, z tego co widzę. Pokażcie mi, jak wy macie za 18 godzin. Ale ty miksologii miałeś się uczyć. Ej! No i gdzie zostawiłeś książkę? On się uczył tej miksologii, powiem wam. Nie. Posprzątaj książki. Czekaj, czy oni mają w ogóle lekcję odrobioną? Znowu nie ma lekcji? No przysięgam, gdzie zostawiłeś te lekcje? Nie, stój, nie sprzątaj, widzę już książkę. Czytaj. Ale lekcje. Wyłącz. Strasznie głośno. Pewno i tak włączę za chwilę. Gdzie on te lekcje zostawił, słuchajcie? No masakra jakaś. Wiecznie gdzieś zostawiałem to wszystko. No, jakiś koszmar. Żeby miał gdzieś w pokoju może u siebie? Ale nie, bo on tu raczej nie był. A, tutaj jeszcze ma... mimo, że takie obrazy, ale to już może w dzień zobaczycie. Tu nigdzie nie widzę. Chyba, żeby gdzieś tu u nich zostawił, co jest też bardzo prawdopodobne. Tak, dwa tablety się walają, bo przecież... Co ty słuchasz, Majka? Kurde, no nie widzę tego nigdzie, powiem wam szczerze. Jeszcze tu gdzieś... O, proszę. Proszę. Odrabię lekcję. Majka ukończyła swoje arcydzieło, a ty? No i to są twoje. Odrabiaj. Stawać. Ty mógłbyś osiągnąć ten punkt miksologii. To byś miał już do pracy zaliczone. Majka, pokaż coś na malu. Patrzcie, jaki fajny. No, nie, 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 nie. No, nie, no. Odłóż mi to. Fajne. Upraw płótno. Widzę, co schowamy sobie do wyposażenia. Może gdzieś go powieszę, bo jest całkiem fajny, co nie? Fajnie wygląda. Podoba mi się. I tak jak mówię, czekamy, aż Marcel dostanie awans. I Majce wybierzemy nową karierę. Może właśnie z malarstwem, słuchajcie. Myślę, że byłoby fajnie. A spróbuj jeszcze jeden namalować. A, idziesz już za godzinę do pracy. O, wrócił Marcel. Która to jest godzina? 13. Spać ci się chce, ale... Musielibyśmy te podłe interakcje zaliczyć, czy tam złośliwe. Nie ma tu jakiejś ofiary naszej przyszłej. Nikt tu nie chodzi nigdzie. O, chwila, ktoś idzie. Chodź. Grubiańskie powitanie. Szybko, Marcel. Zaliczysz to i już będziesz miał awans, no. Bo tu już ma wszystko, tylko właśnie nie ma tych podłe interakcje. Dobrze. Pewnie, a nie, jeszcze się uczy. Chodź, zaliczysz to i będzie święty spokój. Nie, o, porozmawiaj. Idziesz ty, czy nie? Dobra. Więcej opcji, podła, drwi. Nie, nigdzie nie idziesz. Mamy tutaj... Musimy to pozaliczać wszystko. Obrać.
Kumba Mooney Plivon. Sekretny uścisk złoczyńców. Chluśnij napojem. Zobaczymy. Dopiero zaczęte. Świetnie. Także tym się szybko zajmę. Żeby już miał to... Dobra, więcej się nie da. Żeby już miał to po prostu zaliczone, tak? O! Rozgniewany. Dobra, poszła do pracy. Nie rozmawiaj. Ej, co jest? Co wy robicie? Nie, znowu. Czemu ty się ciągle bijesz? Naprawdę. No bez je. Nie, Boże. Rosnął. A ty co tu chcesz? O, wygrał, bo jest pewny siebie, zobaczcie. Masz pracę. Ciągle wiercę, miał on dosyć, naprawdę mam dosyć. Nie. No chyba muszę zaraz wyłączyć, nie? Infallingness, Wabarani Bayumi, Squirmish! Shingu, Watanabe, Tisserab Gloves! Ah, Lish! Siphony Fraz! Sinoshe, Chiriposa! Befete Pelka! Kumiao Bu Sharp Sposham! Nulo, Sawato! Rissola Kumbar! Kara Gorsoy! Stój! Wracaj tu! Ja wiem, że jesteś zmęczony, ale musimy to zaliczyć. 50%. Masakra. Jest godzina 18. Brak słów, naprawdę. Ukończone. Dobra, to starczy do domu. A ty w końcu się nauczyłeś, czy jeszcze? No jeszcze. Czytaj. Wiecie co, ja wyłączę, zaraz wrócę. Okej, okay, mam nadzieję, że już nie będą wiercić, no bo to po prostu jest jakaś masakra. No ale co zrobić, nic na to nie poradzę. Kurde, jeszcze tyle ci zostało, przecież cechę ci ostatnio kupiłam. A ty co ty? A, ty idziesz do pracy. A, nie zjadłeś? Chodź zjeść jeszcze. Później przecież głodny. Towarzystwa masz mało. A ty coś tu masz do tej pracy? Praca domowa ukończona. To do szkoły. A tu? Masz być rozbawiony. No ale jak? Jak potańczysz? Wątpię. Nie wiem, jakby go tu rozbawić. Chyba się mu nie bardzo da. Dobra. Załatw się gniewnie. Okej. Zabawy ma mało, ale no nie, musi iść spać. Majka poszła do pracy. No Lisa jest w sumie ogarnięta. Lekcje ma odrobione? No pewnie ma. Tak. No dobra. To ty sobie tam rób co chcesz. Popatrz, jak się buja. Nie wiem, o co chodzi. O, jest rozbawiony, jest rozbawiony. Dobra, jedź szybko i lecz do pracy. Dobra.
Nie, ty Mikołaj, musisz się tego nauczyć, no sorry. Nie, nie idziesz spać, jeszcze spokojnie, dasz radę. Ej, a ty miałeś iść do pracy! Jezu, że widzicie to? Boże, jak on tańczy! Aha, dobra, przebierałeś się, okej. No Mikołaj, proszę cię, już niedużo. Jeszcze raz ci to zaznaczę, może dasz radę, co? O, przyszła Meliska, no ale dobra. Aha, przyszłaś tu na kompa, spoko. Mikołaj, no postaraj się. Teraz ta będzie tańczyć. Siusiu ci się... Aha, to jemu się chce, on chyba nie zdąży. A co ci tu urośnie zaraz? Aha, umiejętności motoryczne, okej. Nie no, nie nauczy się. Dobra, idź sikać. A później spać, no bo co? To masz włączony? Masz. Co popsułeś? Boże, co ty tak stękasz? A, dobra, a czy ty, Meliska, mogłabyś? Nie możesz tylko spuścić wodę. Nie. No to niedobrze. No nic, poczekamy na Miłosza. Bo chciałabym, żeby dziś spotkał się z Amandą. Sprzątnij. To chociaż posprzątaj to, bo... Sprzątnij. I żeby, wiecie, mieli swój pierwszy raz. Bo Mikołaj już miał, także... No, Miłosz ma swoją, wiecie, oficjalną dziewczynę, także... Także myślę, że najwyższa pora. Mam nadzieję, że nie przyjdzie przebrana znowu. Jeszcze z tej imprezy. No, ale zobaczymy. Później możesz wziąć prysznic. A ty do pracy idziesz kiedy? Niech ja zobaczę. Lekcje za 10 godzin, a praca za 7 godzin. Oj, niedobrze, niedobrze. A jak wy tu macie? 32 dni. Nie tak dużo wcale, a Meliska... 5 dni ona ma! Omg. To malutko. No Majka, idź spać. Mam nadzieję, że sama pójdziesz. Gdzie tu idziesz? Do spania! Masakra po prostu. Masakra z nimi wszystkimi. Spać. Tu. A ty, Melisa? Co ty byś mogła porobić? Właściwie to nie wiem. A możesz sobie porysować na przykład. Rysuj... O, zwierzę możesz narysować. Dobra, ty idziesz zaraz w ogóle do... Do szkoły chyba zaraz idziecie, prawda? I później jeszcze pójdziesz, siusiu. I może jeszcze zdążysz prysznic. Zobaczymy. A tu wszyscy śpią, no tylko Meliska w sumie. Nie ma za bardzo co robić, ale no nic, poczekamy aż dorośnie, już niedługo. Oczywiście znajdziemy jej chłopaka. A gdy chłopaki będą już zmieniać się w młodych dorosłych, wtedy, słuchajcie... No to ty. A dlaczego... A, już wiem, dlaczego. To sprzątnij. I skorzystaj. Trochę jest niewyspany, no ale cóż, chyba już nie zdążymy. Tak, tak to się załatwić nie pójdą, ale posprzątać to nie ma komu. Boże, oni dopiero zaczęli. No i kiedy my zaprosimy tą Amandę? Nie będzie za bardzo kiedy. Siuśka! Siuśka! Słyszeliście to? Zrzemnij się może jeszcze, jak zdążysz. Choć pewnie nie. No, przecież wyszedł. O co ci chodzi? Zrzemnij się. O, widzicie?
były te obrazy, ale dobra. I ty jesteś jeszcze głodny. Czekaj, za ile mam jedną dyszkę? Za 2 godziny, no dobra. A Mikołaj idzie za godzinę. No nic. Dobra, Majka śpi. Marcel, co ty robisz? Grilla? O. No patrzcie, grilla robi. To niech robi w sumie. Dawno tu nie byliśmy właściwie, to możesz zrobić grilla. No? Będziesz jadł? A później właściwie odłóż. No chyba idzie już. Boże, co ty robisz? Tak, idziesz, dobra. Oj, Moniska. Albo nie. Stój. Chodź, też sobie weźmiesz. Weź porcję. A ty co ty? No to graj już, w sumie masz mało zabawy. No tak, ale wróci. Będzie zmęczony. O właśnie, a ty idziesz dzisiaj do pracy? Za 2 dni? Ale wszystko ma jakby co, tylko że tu nie ma. Musi być skupiony. Dobra. Dobrze, okej. Mniska... I Ciusiu. Jak zjesz? Mogłabyś zjeść to w końcu? Idziesz zaraz do szkoły też, dziecko. No co ty? Masakra z nimi wszystkimi. A ty? Nie. To chodź tu. Do Melisy. Popraw humor. O, poszła. A nie, myślałam. Cieszę mało towarzystwa. Pochwal szczerze. Zapytaj o szkołę. O. Ale wiesz, jak wróci, to mu kupimy ten eliksir, ten taki, co ostatnio Marcel pił. Marcel, idź sobie sikać. I ty masz mało rozrywki. To możesz sobie pooglądać kanał komedii. Nie mam jakichś rachunków? Nie. Dwie godziny. O, godzina. W sumie. No, gadajcie jeszcze. Melisa. On wrócił. Idź sikać. Dobra, zostawiam już, może zdążysz coś zjeść. No właśnie, a ty Siusiu, dokładnie. Talerz zostawili, no ale nie im będzie. Tak, ty się bawisz. Chociaż wiecie co, możemy to zrobić inaczej. Tak, pytaliście mnie, czy planuję jeszcze jedno dziecko. Nie, oni już tutaj dzieci mieć nie będą. Tak jak mówię, właśnie jak chłopaki dorosną, to wtedy będziemy decydować, kim będę dalej grała, bo wtedy albo któryś z chłopaków, albo Meliską, jeżeli byście chcieli. Ja, tak jak mówiłam, chyba zrobię ankietę i wybierzemy, kim będziemy grać. Melisa najwyżej wtedy dorosnę. Ale to jest jeszcze sporo czasu, także... Barabara... O, tak wam obojgu urośnie najszybciej. Coś tam sobie gadacie chyba, tak? A Melisa bierze prysznic, okej. Okay.
Jakie mam relacje? Masakryczne. O, poszli do szkoły. Ty też. No, ty też zaraz pójdziesz. No, okej. Okay. No, a wy? Barabara, no Barabara. Teraz wszyscy idą i o. Gdzie wy to, Barabara? Ej, no. U Mikołaja. Serio. Seven A. No B. Masakra. A to później możesz im coś ugotować w sumie. O, sprzątnij w lodówce. Podaj śniadanie. Może być to. Co znowu? No, czyli zapada trochę czasu lekcyjnego poza budynkiem szkoły, aby dzieciaki zaczerpnąły świeżego powietrza. Czy Miłosz powinien wykorzystać czas na zewnątrz na naukę, czy plotka z przyjaciółmi? Nie, no, Miłosz będzie się uczył, bo to jest Miłosz. Do czasu trzeba zrobić krótką przerwę. Aha, jest bardziej przepracowany niż zwykle, super. Mamy za książki. Marcel, to w takim razie... Wiem, co pójdziesz robić. Ty, mój drogi, pójdziesz pisać. Bo właśnie pisaliście mi, że z tą blokadą to najlepiej przy ćwiczeniu umiejętności literackich. Także tak zrobimy. Majka. A ty tu przyszła? Co tu się stało? Nie, no wiecznie wszystko psują. To zamienimy, bo to jest tanie. W sumie takie tanie to się wiecznie psuje, nie? Jakby nie było. A ugotowałaś im tam? Nie. No świetnie po prostu. Później sobie weźmiesz prysznic. Czekam, aż chłopaki wrócą. Tak, oczywiście do siebie gada, no bo jak żeby inaczej. Ona tylko przy dwóch strojach jej ustawiłam tą nową fryzurę, tak żebyście właśnie zobaczyli. I... No wiem, wiem. To jest szybciej idziesz pod prysznic. A, pokaż właśnie, coś ty tu namalowała. O, jakie fajowe. Czekajcie, otrof płótno. To zrobimy inaczej. To sprzedamy, a to powiesimy. To jest fajniejsze. Przynajmniej mnie się bardziej podoba. O. Super. Nie, zostaw to. Co, ty nie zjadłeś tego? Sprzedam. Czym chce się przebierze, to jakby się nie przebrała, to możesz wytrzeć. To wam pokażę jeszcze tą sukienkę. Boże, jaki brudny ten prysznic. Brudny. Trochę mojego posprzątasz chyba, bo... Bo jest strasznie brudno. Pewnie siebie. Mogę mi dać jakiś szybki prysznic albo też. A w to się przebrała jednak. Chyba jej się podoba. No ale to już widzieliście. Dlatego zmienimy strój. Tylko teraz, który to był, żebym ja pamiętała? Chyba drugi. Ale nie jestem pewna. Zobaczymy. Fajny ten obrazek, nie? Podoba mi się. Serio. Masakra po prostu. Naprawdę. A ty idziesz do pracy? No ale jesteś ogarnięta w miarę. Zawsze taka się odmiana. Ja myślę, że bardzo fajnie wygląda. Podoba mi się. Idziesz do chłopaków też sprzątać, nie tak. No, no okej. Okay. Gdzie ty tu idziesz? Tak to będziesz czyścić to. Ale biega. No, niestety musisz biegać między domami, moja droga.
przeczyść to. I do pracy. Co tak długo? O, od razu lepiej. O, wracają chłopaki. Z jednym z najlepszych uczniów. O! Kurde, przebrała się, przyznano nas już ten strój do pracy. No to nic, to jak wróci, to wam pokażę. Dobra, ty mój drogi siusiu, jeść. Prysznic. I... Znowu nie tu weszłam przecież. Tu. Mój drogi, tak. Eliksiry. To był ten pobudzający? Wypij to, aby twój syn poczuł się pobudzony? Nie, to nie był pobudzający. To był to? Zamienić tak to. Okej. A ty, mój drogi... Idziesz jeść, tak? No dobrze, to idź jeść. A Melissa? Melissa poszła spać. No, ona jest wykończona. Niestety. Co się stało? Znowu coś popsułeś? Nie, myślałam. Dobra, i później sobie to wypijesz. To może zrobimy tak. I... Weź gorący prysznic. O! Co ty tak długo? Ty jak się najesz? Nie jesz, no to jedz. Jedz, siusiu. Gdzie masz lekcję znowu? Czy oni te lekcje pozostawiali? Tu! To odrobisz. A później jeszcze, jak zostanie ci energii, w co wątpię, to możesz czytać. Wiem, że ich męczę, no ale muszę. Ty jeszcze piszesz, to pisz. Miłosz, co ty robisz? Tam idziesz jeść naprawdę. Pospiesz się. No wy pewnie nic nie macie. Majka miała wam gotować i nie wiem co ona. Widzę, że u nich też już nie ma. To jest tylko ten hamburger, co ten zrobił. Marcel. Chyba tak. Co się stało znowu? Majka ma... na ogonie gwiezdnego szeryfa, czy powinna przejść przez tunel. A zrobię teraz, poczekaj, bo ostatnio to miała. Co się stało? Majka szybko zbiera kryształy. No nie, no wypij! Nie obudzę. No nie obudzę go niestety. Wypij to, zjedz i... I Amandę zapraszamy. A ty? Aha, ty idziesz dopiero siusiu, super. No obudź się, no. Wypij ten eliksir i będzie ci lepiej, uwierz mi. Ej, miałeś zadzwonić na końcu. Ja nie wiem, oni mnie w ogóle nie słuchają. O, zaraz tu będzie. No ale... A wypić miałeś? Serio? Serio, przyszłaś tak ubrana. Nie, naprawdę. O, super. Ożywiona rozmowa. Ale to nic, może jak później to się przebierze, zobaczymy. No, odrobię lekcję. A czemu nie poszedłeś w końcu? Aha, ty teraz siedzisz na toalecie. Okej, świetnie. Nie, co ty robisz w ogóle? Klęczysz tu, naprawdę. Brak słów po prostu. Miłosz, no.
Pospiesz się. Zaproś na noc. Tak, tak, tak. Brzmi świetnie! Jej! No to super! Łukasz, podziw. Czy coś z romantycznych możemy... Flirtuj. Poznaj, to wy się jeszcze nie znacie? Florine? Ho i bon. Defunetwe? Kabuni! Pospiesz się z tym jedzeniem naprawdę, bo... Kaszczułość. Maliska, idź siusiu. Błyskawicznie odrób lekcję. I spać, moja droga. W swoim pięknym łóżeczku. Boże, a Marcel to jeszcze pisze? No i co, nie ma żadnej blokady. A czemu to nie działa w ogóle? Czy to miało działać? Kto do ciebie, Maliska, dzwoni? Hektor? Kto to jest? To, aha, to są w ogóle ci czarnoskórzy, których ja tutaj wprowadziłam, to też od jednej Wicki. Jeszcze tam nie zaglądałam do nich, ale przecież oni się nie znają. Nie, bo ona i tak jest zmęczona. Nie da rady. No dobra, to pisz jeszcze. Boże, ty jeszcze odrobisz lekcję? Brak słów na to wszystko. Stój, co ty robisz? Słuchaj. Nie, 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 nie. Chodź tu. Dobra, chodź tu w ogóle do niej. Bo ja nie wiem, co ty tam wyprawiasz. I... Słuchajcie, macie teraz wolną chatę. Zmieni stację na. To było gdzieś romantyczne, tak? I chodź tutaj tańczyć razem. Chodźcie. Ej, a Amanda, przepraszam bardzo. Idziesz? Idziesz, dobrze. Ale my się razem tańczyć. O. Przekonał wygląda, co? Ale, ale razem! Szkoda, że tak się nie da razem. Rzuć szalone na spojrzenie. O, kaszczułość. Co ty robisz? Obejmij. Dokuczaj figlarnie, zobaczymy. Wow, patrzcie, jakie synchro! A nie, ona jednak tak, wiecie, bardziej kobieca. Dobra, już nie tańczcie razem. Są niestety ścinki małe, widzę, ale... Mogłabyś przestać tańczyć? Co wy o dzieciach już rozmawiacie? No szczerze, ty to ustawiłam. Dlaczego ty mnie nie słuchasz? On kaszczułość miała być. Całuj. Ja nie mam siły do nich. Weź wstań z tego krzesełka. Oni mnie nie słuchają.
Mona nie chce przestać tańczyć, wiecie co? No. Flirtuj. W końcu. Florine? Pocałuj w policzek. O, kaszczułość. Słuchajcie, może teraz włączę, co? Bo ładnie było z tą muzyką. Zrób wspólne zdjęcie. Pocałuj szyję. Trzymaj za ręce. Pocałuj. Wyznań nieprzemijająca miłość. A na siebie kliku. Obejmij. Spróbuj uwieść. Dokładnie o to nam chodzi. Wręcz róża. Pocałunek z pasją. Kuś. No i myślę, że wystarczy. Fikluj z Amandą. Także uwaga. Pierwszy raz Miłosza przed nami. Szkoda, że ona jest tak ubrana, no ale... Mam nadzieję, że się przebierze. No. Ej. Ej. No co się stało? Fikluj z Amandą. Gdzież się zgodziła? O co chodzi? Może tak? Ej. Coś jest nie tak, słuchajcie. Czekajcie, czekajcie. Pauza. Coś im tu chyba przeszkadza. Tylko co? Podejdź tu. Zaraz zobaczymy, o co chodzi. Ojejku. Majka tu idzie. A po co ona tu idzie? Dobra. I teraz... A ona idzie też, dobra. Majka! Ciebie to już pogięło do reszty. Nie, nie mam siły na nich. No nie, jeszcze chyba Marcel leci, tak? No ma jakiś koszmar. Chodź tu. Ej, no bo przegapię. Pauza. Figluj. Zobaczmy. Majka, idź stąd. Widzicie? Coś jest nie tak chyba. Coś tu przeszkadza ewidentnie, tylko co? Ej. Majka, błagam cię. Dobra. Trudno. Chodź tu. Figluj z Amandą. No, trudno. Nic nie zrobię. Oni są po prostu psychiczni, oboje. Dlatego... A ty, Marcel? Czekajcie, zaraz zobaczę, o co tu chodzi. Czemu? Czy on może, czy nie może tu dojść? Może. Czyli po prostu przez nich, nie? Że oni tutaj chcieli. Genialnie, naprawdę. Naprawdę, po prostu...
naprawdę tutaj, ja to przegapiłam u Mikołaja. Nie. Nie. Jeszcze raz, bo przegapiliśmy. O, w końcu się przebrała. Nie, i znowu się przebrała. Masakra. Masakra po prostu. Nikt mnie tu w tym domu nie słucha. Wszyscy robią co chcą. O, no. Także dwa razy będzie miał. I mamy pierwszy raz Miłosza z Amandą. Super, po wielu trudach, próbach w końcu się udało. Jakimś cudem normalnie. Ona się znowu przebrała. Jakaś masakra, tak. I ty sobie rób, Amanda, fotki w tym stroju. Wyglądasz przepięknie, naprawdę przepięknie. Nic, dobrze kochani. Myślę, że ja już będę się z wami żegnać. Bo i tak już dość długo ten odcinek trwa. Nie wiem, co oni tam robią, nie chcę wiedzieć. Wiesz co, podaj jakieś jedzenie, bo tu nic nie ma. Może być rybny taco. A Melissa tu przyszła tańczyć, świetnie. Nic, ja już po prostu ich dzisiaj nie ogarniam. Mam nadzieję, że mimo wszystko odcinek wam się podobał. I co, no piszcie mi, co myślicie o Majce i o tych wszystkich dodatkach. Czy wam się to podoba? I co? Do zobaczenia w kolejnych Simsach. Pa, pa!